Teraz kawałek matematyki, dzięki któremu będziecie mogli zabłysnąć na imprezie. Nazywa się to paradoks urodzin. Nie jest to do końca paradoks, natomiast brzmi całkiem zaskakująco. Polega to na tym, że jeżeli pójdziecie na imprezę, na której będą 23 osoby, to prawdopodobieństwo, że co najmniej dwie z nich będą miały urodziny tego samego dnia w roku, jest większe niż 50%. Całkiem zdumiewające, no nie? Zaraz wytłumaczę, dlaczego tak się dzieje. Więc wyobraź sobie, że ty jesteś ty i rozmawiasz sobie z jakąś inną osobą na temat urodzin. Ja mam urodziny w styczniu. O, ja mam urodziny w lutym. No cóż, żebyś ty trafił swoimi urodzinami w ten dzień, kiedy ta druga osoba ma urodzinę, jest to szansa jak 1 do 365 dni, ponieważ swoimi urodzinami masz jeden strzał na 365 możliwości. Natomiast gdybyś rozmawiał z dwoma osobami, twoje szanse już się podwajają, czyli miałbyś 2 365. Natomiast przy 23 osobach byłyby równe 23 365, co jest ciągle dość mało, mniej niż 10%. Więc jak to możliwe, że skoro mamy 23 osoby, to prawdopodobieństwo jednak wynosi ponad połowę. Już tłumaczę. Gdy rozmawiasz z dwoma osobami, to ty możesz mieć urodziny wtedy, kiedy ta pierwsza, bądź wtedy, kiedy ta druga, ale ta osoba pierwsza, z którą rozmawiasz, może mieć jeszcze urodziny wtedy, kiedy ta druga osoba, z którą rozmawiasz. Więc takich konwersacji, czy masz urodziny, czy nie masz urodziny, w przypadku trzech osób są trzy. W przypadku czterech osób takich konwersacji będzie z tobą trzy, ta druga osoba będzie miała jeszcze dodatkowo dwie i ta trzecia osoba dodatkowo jedną, więc łącznie tych połączeń będzie 6. W przypadku 5 osób powstanie nam piękny szatański pentagram i tych konwersacji będzie łącznie 10. Czyli jak widzimy, im więcej osób, tym liczba takich kontaktów, konwersacji nam dramatycznie wzrasta. Teraz tak wygląda liczba połączeń przy 12 osobach. Całkiem dużo. Będzie to dokładnie 66 i zgadnijcie, ile będzie wynosiła taka liczba teraz w przypadku 23 osób? Dokładnie 276. Czyli widzimy, że przy dwukrotnym, nawet mniej niż dwukrotnym wzroście liczby osób, liczba tych połączeń, wzajemnych konwersacji wzrasta dramatycznie. I to jest właśnie cały sens tego, że tak powiem, paradoksu, bo w przypadku liczby osób wzrost nie jest proporcjonalny tak jak tutaj, tylko wzrost jest dużo bardziej dramatyczny, co zwiększa nam nasze prawdopodobieństwo. I tak przy dwóch osobach, tak jak powiedzieliśmy, prawdopodobieństwo jest 1 do 365, co wynosi mniej więcej tyle, czyli nieco ponad 1/4%. Przy 10 osobach natomiast to prawdopodobieństwo już wynosi tyle, czyli zaczyna być to całkiem prawdopodobne. Przy 20 osobach, czyli dwukrotnym zwiększeniu liczby osób, prawdopodobieństwo zwiększa się niemal 4-krotnie. Przy 23 osobach mamy już ponad połowę, czyli całkiem prawdopodobne. Przy 30 osobach mamy 70,6. I teraz uwaga, przy 50 osobach mamy 97%. Gdyby ktoś do was podszedł na ulicę i zapytał, jak myślisz, przy 50 osobach na imprezie, jakie jest prawdopodobieństwo, że co najmniej dwie z nich mają urodziny tego samego dnia w roku, w życiu byś nie pomyślał, że to jest aż tyle. A natomiast przy 100 osobach prawdopodobieństwo wynosi dokładnie tyle, czyli jest to prawie niemożliwe, żeby nie znaleźć dwóch osób, które mają urodziny tego samego dnia. W kolejnej części filmu, jeżeli jesteś z matfizu, to zostań, wytłumaczę, jak za pomocą licealnej matematyki wyjaśnić, skąd się wzięły te. Teraz zobaczycie, jak to można elegancko policzyć. Mamy sobie te 23 osoby na imprezie i teraz musimy policzyć prawdopodobieństwo, że jakieś co najmniej dwie z nich mają urodziny w tym samym dniu w roku. Natomiast to jest trochę problemowe, gdyż tutaj jest to słowo co najmniej. Czyli może się okazać, że ta trzecia osoba też ma urodziny w tym samym dniu w roku. Natomiast może się okazać, że na przykład te dwie osoby mają jeszcze urodziny w innym dniu roku, na przykład 13 października. I to też takie zdarzenie musimy uwzględnić. Czyli wchodzi tutaj mnóstwo kombinacji, permutacji i różnych dziwnych obliczeń, które niestety nam trochę komplikują działanie. Natomiast jest na to pewien myk, który możemy zastosować. I on się przewija w tych typowych zadaniach z windą bądź z maszynami, gdzie występuje słowo niezależne. Więc mamy sobie windę, w której ktoś tam sobie jedzie i mamy policzyć prawdopodobieństwo zdarzenia A polegające na tym, że
Winda nie spadnie. Winda nie spadnie. Winda opiera się na trzech linach, które są niezależne, słowo klucz. I prawdopodobieństwo, że każda z tych lin wytrzyma, to jest powiedzmy 0,9. Więc mamy sobie trzy liny. I teraz ta winda nie spadnie, jeżeli będzie się trzymała na co najmniej jednej linii. Czyli wszystkie trzy mogą się trzymać. Ta może puścić, te dwie będą trzymać, te dwie będą trzymać, te dwie będą trzymać. Bądź ta jedna będzie trzymać, ta jedna będzie trzymać, bądź ta jedna będzie trzymać. Czyli żeby policzyć prawdopodobieństwo A, że winda nie spadnie, musielibyśmy policzyć wszystkie te prawdopodobieństwa, uwzględnić wszystkie te przypadki, kiedy albo jedna lina, albo dwie, albo trzy się trzymają. Więc może prościej będzie policzyć prawdopodobieństwo zdarzenia A prime, czyli przeciwnego, że winda spadnie, a gość się zabije. Winda spada, jeżeli wszystkie te trzy liny puszczą. Prosta? Czyli musimy policzyć tylko prawdopodobieństwo, że te trzy liny puszczą, a później jak mamy A prime, to żeby policzyć A, stosujemy ten wzór. Ponieważ P od A plus P od A prime zawsze daje 1, gdyż są to zdarzenia przeciwne, a więc nie ma takiego zdarzenia, które by nie należało do tego albo do tego. Czyli A i A prime obejmuje wszystko, co tylko może być, więc daje łącznie równo 1. No więc, policzymy sobie prawdopodobieństwo zdarzenia A prime, czyli że wszystkie trzy liny się nam zerwą. Niech B będzie prawdopodobieństwo, że lina wytrzyma. Wytrzyma. Przepraszam, to jest nieprawdopodobieństwo zdarzenia, że lina wytrzyma, więc prawdopodobieństwo zdarzenia, że lina wytrzyma P od B jest równe 0,9. Tak jak sobie to wspomnieliśmy w treści zadania. Wytrzymałość liny to jest 0,990%. Jakie jest prawdopodobieństwo, że lina się zerwie? No i znowu, korzystamy z tego wzoru na zdarzenie przeciwne. Jest to 0,1%. Więc prawdopodobieństwo, że cała winda się zarwie, jest wtedy, kiedy trzy liny nam puszczą. Czyli pierwsza lina puści, druga lina puści i trzecia lina puści. Stosujemy taki mech z mnożeniem, gdyż mamy powiedziane, że te trzy zdarzenia są niezależne. Gdyby to nie było napisane, to nie moglibyśmy tego wykorzystać i nie moglibyśmy pomnożyć. Więc to będzie 0,1 razy 0,1 razy 0,1, czyli 0,1 do trzeciej. Czyli 1/1000, czyli 0,1%. Teraz prawdopodobieństwo, które nas interesuje, że przeżyjemy w windzie, to jest 1 minus 0,001, czyli 99,9%. Zgadza się? Jak to się teraz ma do naszych imprezowiczów? Możemy liczyć, tak jak tutaj, wszystkie te przypadki. Tylko, że dla 23 osób tych przypadków byłoby dużo, 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 dużo więcej. Albo możemy policzyć przypadek odwrotny. Jaki będzie przypadek odwrotny w przypadku naszych imprezowiczów? Że nikt z tych osób nie będzie miał urodzin tego samego dnia. A to jest interesujące nas zdarzenie. A prime, nikt nie będzie miał urodzin w tym samym dniu w roku. Przyjmijmy sobie teraz taki model, chcąc policzyć to prawdopodobieństwo, że możemy sobie jakby wybrać datę naszych urodzin w ten sposób, aby te daty się nie pokrywały z poprzednikami. Niech to będzie taki prowizoryczny kalendarz. To niech będą, powiedzmy, nie wiem, miesiące, tygodnie. Dobra, jest pięknie. I teraz my jesteśmy pierwsi, wybieramy sobie urodziny z 365 dni w roku na 365 możliwych dni w roku. Wybieramy sobie, powiedzmy, tutaj. Teraz kolejna osoba ma do wyboru już tylko 364 dni w roku, bo gdyby wybrała ten dzień, to by się pokrywało, więc musi wybrać jeden z 364, żeby się nie pokrywały z naszymi urodzinami. Kolejna osoba już ma do wyboru tylko 363. I tak dalej, i tak dalej. A pozostała ta ostatnia, 23 osoba, będzie miała do wyboru te dni minus te daty, które już są zaklepane przez poprzednie 22 osoby łącznie z nami. Czyli tych dni będzie 343 na 365 możliwych dni w roku.
I to jest jedyny skuteczny model, który dzięki wykorzystaniu licealnej matematyki możemy wykorzystać do tego, żeby rozwiązać to zadanie. Teraz to będzie 365 razy 364, 363 razy 3 kropeczki, 343 przez 365. Jeżeli mamy wystarczająco dużo cierpliwości, to takie wyrażenie, przepraszam, 365 oczywiście do potęgi 23, bo pojawia się to w mianowniku 23 razy. Jeżeli mamy odpowiednio dużo cierpliwości, możemy to sobie wklepać do kalkulatora, na przykład gdzieś w internecie, i sobie to policzyć. Natomiast przekształćmy to tak, aby można to było wklepać do kalkulatora naukowego. Więc przydałoby się coś zrobić z tym wyrażeniem tutaj. Przypomnijmy sobie, jak działa silna. 7 silnia to będzie 1 razy 2 razy 3 razy 4 razy 5 razy 6 razy 7. Natomiast możemy to sobie uprościć, bo tutaj te mniejsze wyrażenia kryją w sobie inne silnie, tak? To jest równe 5 silnia, więc 7 silnia możemy zapisać jako 5 silnia razy to, co zostało, czyli 6 razy 7. Więc wykorzystajmy sobie to do tego naszego licznika. Napiszę wszystko w odwrotnej kolejności rosnącej. 364 razy 365. I teraz co z tą silnią? Widzimy, że to jest jakby taka końcówka tej silni. Tak jak tutaj mamy 6, 7, tak tutaj mamy ostatnie liczby. Natomiast żeby to móc zapisać w postaci silni, potrzebujemy tę pierwszą część. Czyli tak jak tutaj mieliśmy 5 silnia, tak tutaj musielibyśmy dopisać 342 silnia. Ponieważ sobie tak, że tak powiem, z dupy pomnożyliśmy jakieś wyrażenia, no to musimy jeszcze podzielić przez to samo, przez co pomnożyliśmy, żeby to wyrażenie nie zmieniło wartości, tak? Więc tak jak tutaj mieliśmy 5 silnia razy 6 razy 7, tak tutaj mamy 342 silnia razy kolejne liczby, aż do 365, więc to możemy zapisać w postaci 365 silnia przez 342 silnia. Więc widzimy, że licznik tutaj w tym wyrażeniu już mamy w całkiem przyjemnej postaci, a mianowicie takie 342 silne przez 365 do potęgi 23, co zajmie tylko parę sekund, żeby to wklepać w kalkulator. Zobaczmy, ile to tak naprawdę będzie równe. Wolfram Alpha nam policzył tę wartość, jest ona całkiem duża i przybliżenie dziesiętne wynosi 0,49. To się równa 0,49. Ale jak to? Przecież mówiliśmy, że prawdopodobieństwo jest większe od 1, od pół. No właśnie, bo pamiętajmy, że my ciągle liczymy prawdopodobieństwo zrażenia przeciwnego, czyli prawdopodobieństwo, które nas interesuje, to jest 1 minus to prawdopodobieństwo, które policzyliśmy, czyli 1 minus 0,49, czyli dokładnie 0,51 w jakimś tam przybliżeniu.